Zmęczyło mnie miasto. Biorę się do lasu. Cześć leśne dziki. Dzisiaj będzie o kefarcie. Jeździ się ze mną mój dobry kolega Łukasz. Siema. Pomoże mi w nagrywaniu. Pogoda nie jest zbyt zachęcająca, ale my się nie poddaliśmy. Wybraliśmy się do lasu, żeby nagrać odcinek o kefarcie. Łukasz mi pomoże i mam nadzieję, że dowiecie się fajnych rzeczy. Parę słów o panu kefarcie. Horace Sowers Kefart urodził się w 1862 roku w Pensylwanii. Jego ojciec był wydawcą, był pastorem i nauczycielem. Horacy otrzymał bardzo dobre wykształcenie. Studiował w College of Liberal Art na Uniwersytecie w Bostonie. A później przeniósł się na Cornell University, który w tamtym czasie był jednym z najbardziej elitarnych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Tam też zatrudnił się na uniwersyteckiej bibliotece przy katalogowaniu zbiorów i zdobywał doświadczenie w tej dziedzinie. Jego kariera rozkwitła i w 1885 roku został zaproszony do Włoch. W 1886 roku Horacy wrócił do Stanów Zjednoczonych i objął posadę na Yale College w New Haven. Tam też rozkwitła jego pasja do tematyki Dzikiego Zachodu. Śledził, opisywał, zbierał różne historie traperów, buntowników i osadników, pierwszych osadników. W 1890 roku objął posadę dyrektora Biblioteki Mercantile w St. Louis. I tam też przez przeszłą dekadę mieszkał ze swoją żoną i szóstką dzieci. Coraz częściej uciekał w dzicz. Zmęczony, przygnieciony obowiązkami, natłokiem pracy i chyba obowiązkami rodzinnymi. Tęsknił do twardego, prostego, traperskiego życia. Jego pasja do życia w dziczy stała się obsesją. Męczyło go strasznie życie w mieście, natłok obowiązków, presja w pracy. Zaniedbywał obowiązki służbowe, ale też obowiązki rodzinne. Jego życie w 1904 roku drastycznie się zmieniło. Pracodawcy, zmęczeni jego ciągłymi wyjazdami i podróżami w nieznane, doprowadzili do tego, że musiał ustąpić z posady dyrektora biblioteki. Przeszedł załamanie nerwowe, porzucił pracę. Jego żona wraz z dziećmi wyjechała do innego miasta, a on wyruszył w nieznane. Wyjechał na wieś do domu rodzinnego, do domu swojego ojca. Tam odzyskał spokój i zamieszkał następnie w opuszczonej chacie w górach Smoky Mountains. Tam też przyszedł odwyk, odstawił alkohol, zajął się łowiectwem, zajął się łowieniem ryb i zajął się również pisaniem artykułów na tematy życia leśnego, życia traperskiego i życia w dziczy. W 1906 roku wydał również swoją książkę, pierwszą książkę The Book of Camping and Woodcraft. Pierwsze i jedyne polskie wydanie tej książki nosi tytuł Księga tradycyjnego obozowania. Jest to genialne tłumaczenie oryginału autorstwa Rafała Rufusa Wierzbickiego, autora książek podróżniczych i gospodarza kanału Stary Wspaniały Świat. Serdecznie zapraszam na YouTube, na kanał Rafała. Bardzo dobre tłumaczenie również Nesmuka, książek Nesmuka i naprawdę polecam. Polecam taką książeczkę. The Book of Camping and Woodcraft. Męczy cię miasto? Weź się do lasu. Zima powróciła i śniegi wszystko przykryły. Muszę moje palenisko troszeczkę odśnieżyć. Spróbujemy rozpalić ognisko i usmażyć kiełbasę. Obiad w lesie. Jak rozpalimy ognisko, pokażę nóż kefarta z dębowej kuźni. Mój wspólny projekt z dębową kuźnią. Pokażę trzy noże, a jeden z nich będzie nagrodą w konkursie, który zapowiem na końcu filmu. Zostańcie ze mną. Jeden nóż kefarta przypinam sobie już do paska. To wam go pokażę. Jesionowe okładki do rękojeści. Na specjalne zamówienie. Stal NMV. Logo dębowej kuźni. Tak wygląda nasz projekt kefarta. Mogliście go widzieć pewnie na zdjęciach, na mediach społecznościowych. Postowałem. Dzisiaj pokażemy to w akcji. Ta sztuka idzie do mojego paska, żeby był pod ręką. I idzie jak burza. Ha, ha, ha.
Zobaczymy, jak Kefart poradzi sobie z czymś większym. Z sękiem też poszło. Pierzaste patyki. Narobimy pierzastych patyków. Cieniutkie włókna kroi. Bardzo wygodny nóż. Wytniemy trochę kory brzozowej na podpałkę z mojej ścianki. Nawet mokra, lekko kora brzozowa po rozdrobnieniu bardzo dobrze służy za podpałkę. Kora brzozowa poszła w kieszeń, żeby chwilę przeschła. Idę szukać alternatywnej podpałki jeszcze dodatkowo. Rozdrabniamy korę. W kieszeni trochę przeschła. Jest bardzo mokro, dlatego użyjemy zapalniczki do rozpalenia. Widzicie, kora brzozy wysuszona lekko tylko w kieszeni. Pali się doskonale nawet przy wilgotności 90%. Dorzucimy pierzastego patyka. Po dłuższej walce udało się rozpalić ognisko. Wszystko jest bardzo mokre, wilgotność powietrza spora, ale się udało. Teraz zrobię sobie trójnóg na siedzisko. I tutaj chciałem podziękować mojej krawcowej, pani Alicji, która pomogła mi z nowym modelem mojego siedziska. Bardzo dziękuję. Siedzisko się chowa w kieszeń. Zwijamy w rulon, rozwijamy i voilà. Zostaje zrobić tylko trójnóg. Siedzisko ma czerwony spód w nowym pomyśle. W razie nawigowania w terenie można rozwiesić to gdzieś na drzewie jako punkt orientacyjny, jako widoczny punkt orientacyjny. Można sobie to użyć jeszcze jako podkładkę pod kolano przy ognisku, albo tutaj sobie poporcjować rozpałkę lub ją zebrać. Robię trójnóg, siadam przy ognisku i jemy kiełbachy. I kefarcik w akcji. Trójnóg pod siedzisko musi mieć lekko zaokrąglone końce.
jest siedzisko. Nikt lepiej nie opowie o autorze, jak on sam, jego własne słowa. Przeczytam wam fragment z książki pana Horacego Kefarta odnośnie tego, jaki powinien być prawdziwy nóż. Obozowicz potrzebuje zwykłego noża do zwykłych czynności. Strugania patyków, krojenia bekonu i pieczenia ziemniaków. Czasem też, choć o wiele rzadziej, do sprawienia dużego zwierza. Do wszystkich tych zadań przyda się raczej cienka, szeroko zakończona głownia. Nie dłuższa niż 4 do 5 cali. To jest na około 10-12 cm. Dłuższa na nic się nie zda, a będzie wchodzić w paradę. Tego typu nóż, naznaczony śladami ciężkiej pracy, leży właśnie przed moimi oczami. Rękojeść i głownia mają porówno 4,25 cala, czyli około 11 cm. Głownia ma cal szerokości i 1/8 cala grubości na grzbiecie, czyli 2,5 cm szerokości ostrze. Jest szeroko zakończona, przechodzi przez rękojeść jak wrzesiąc i jest doń przynitowana. Czyli tutaj Kefart opisał nóż typu full tank. Nasz projekt z dębowej kuźni ma troszeczkę inną proporcję. O ile długość rękojeści jest zgodna z opisem historycznym pana Kefarta, bo ma 11 cm długości, tak ostrze wydłużyliśmy i na końcu jest troszkę szersze. Tutaj mamy ostrze około 13 cm do rękojeści, czyli mamy 2 cm więcej. Zmieniliśmy, zmodyfikowaliśmy trochę ten projekt, żeby łatwiej było na przykład batonować grubsze szczapki. Jest to celowy zabieg. Jak wspominałem wcześniej, jest to unowocześniona wersja historycznego noża Kefarta. Moja wersja jest z jesionową rękojeścią, z jesionowymi okładkami na rękojeści. Nie jest nitowana, ale śrubowana, więc jeżeli nawet okładki się nam zniszczą, można rozkręcić te okładki i założyć nowe. Bardzo dobrze się nim batonuje, bardzo dobrze się nim struga. Stal NMV, jest to stal narzędziowa. Trochę lepsza niż stal, którą możecie znaleźć w komercyjnych nożach. Zaraz pokażę zdjęcia z bliska. Dębowa kuźnia przygotowała trzy noże Kefarta. Dwa są specjalnie na moje zamówienie. Jeden z nich już pokazywałem. To jest nożyk, który zamówiłem dla siebie. Drugi nożyk, który był prototypem, jest ze stali Bicut. Specjalna stal Bekut Bicut. To jest stal bardzo twarda. Ten nożyk po hartowaniu wyszedł w twardości 60-61 HRC. Jest to stal, no nierdzewna powiedzieć, to grzech. To jest stal Bekut. Ten nożyk jest ciutkę mniejszy, jest zbliżony do historycznego oryginału. Jak mówiłem, w nożach seryjnych dębowej kuźni będzie ostrze troszeczkę większe, czyli to tutaj. Tak to wygląda. Ten nożyk ze stali Bicut jest troszeczkę mniejszy, jest krótszy. Inna proporcja. Natomiast nożyk seryjny, który będziecie mogli od przyszłego miesiąca kupić w sklepie dębowej kuźni, prezentuje się następująco. Okładziny będą w takim kolorze orzechowym z tekstolitu. Stal NMV. Tutaj pochewka mojej produkcji. Ale wieje. Wow. Dębowa kuźnia przekazała jeden nóż seryjny jako nagrodę w konkursie. Z okazji premiery noża Kefarta dębowej kuźni konkurs. Ten oto nóż z pochewką ze skóry mojej produkcji, ręczna robota. Ten oto nożyk będziecie mogli wygrać w konkursie. Konkurs oficjalnie będzie ogłoszony na Facebooku Redboar Outdoors, ale i na Facebooku dębowej kuźni. Co trzeba zrobić, żeby wygrać taki nóż Kefarta dębowej kuźni? A mianowicie pod postem konkursowym na Facebooku
trzeba będzie wrzucić zdjęcie. Zdjęcie zatytułowane "Ja z ostrym". Oczywiście od razu mówię, że zdjęcia o tematyce erotycznej będą od razu kasowane, banowane i nie biorą udziału w konkursie. Będziemy wybierać najśmieszniejsze zdjęcia, najzabawniejsze zdjęcia. Wyraz ostre jest dosłownie i w przenośni, więc wybierzcie, co dla Was jest ostre. Zróbcie sobie zdjęcie ze swoim ostrym. Kreatywność będzie nagradzana. Nagroda jest jedna, więc wygra zdjęcie najbardziej kreatywne, najzabawniejsze albo najbardziej szalone. Także zdjęcie pod tytułem "Ja z ostrym". Czekajcie na post konkursowy na Facebooku Red Boar Outdoors i na Facebooku Dębowej Kuźni. Ten nożyk Kefarta będzie do wygrania jako nagroda główna w konkursie. Nóż Kefarta dobry i do drewna, i do strugania, i do patonowania, i do gotowania. Natniemy kiełbasę, usmażymy, zjemy. Nie wiem, jak będzie się nagrywał dźwięk, bo dzisiaj jest bardzo wietrznie. Mam nadzieję, że uda się coś zmontować. Straszna wichura, zima powróciła, huragan Katrina prawie. Huragan Kefar. Wiatr trochę ucichł, przeczytam Wam jeszcze fragment książki. Bardzo utożsamiam się z tym fragmentem. Zima nie chce w tym roku odpuścić. I tutaj mam fragment, co Kefart robił wieczorami zimową porą. Wielka to przyjemność długimi zimowymi wieczorami sortować ekwipunek upakowany w ukochanej podróżnej torbie. Składać i zapełniać pudełka i pudełeczka tak, aby wszystko miało swoje właściwe miejsce. Obmyślać nowe patenty, które tylko umysł tak bystry jak nasz jest w stanie wykoncypować. Przygotowywać tajemne mazidła wypełniające dom pogańskim odorem, szukać, szperać i myszkować tam, gdzie nas być nie powinno i w ogóle wprawiać żeńską część domowników w zaciekawienie, irytacje i przeróżne inne stany emocjonalne. Ja myślę, że wszystkie leśne dziki, męska część leśnych dzików utożsami się z tym fragmentem. Jeżeli macie żony, dziewczyny, myślę, że muszą być bardzo wyrozumiałe, ponieważ to jest to, co robimy, kiedy nie możemy iść do lasu. Szperamy w naszym ekwipunku, układamy, sortujemy. Także tu cytat z książki Kefarta jest ponadczasowy, wydaje mi się. Ja robię dokładnie tak samo, kiedy nie jestem w lesie. Na pewno przygotowywuję sprzęt, sprawdzam sprzęt, przekładam, układam i różne inne cuda robię. Co czasami może żeńską część domowników rzeczywiście wpędzić w irytację. Także bardzo dziękuję mojej żonie za wyrozumiałość, za wsparcie we wszystkich moich przedsięwzięciach. Bardzo dziękuję, kochanie. To był fragment książki Kefarta w tłumaczeniu Rafała Wierzbickiego, Rufusa. Pozdrawiam Rufusa bardzo serdecznie, bardzo Ci dziękuję, bo zrobiłeś genialną pracę, ogromną pracę w tłumaczeniu takich dzieł jak książki Kefarta, takich dzieł jak książki Nesmuka. Polecam kanał Rufusa Stary Wspaniały Świat. Zapraszam Was serdecznie do oglądania jego przygód. Rufus podróżuje w starym stylu, bez nowinek technologicznych i bardzo dobrze oddaje ducha książek, które tłumaczył i książek, które sam napisał. Bushcraftowy hot dog. Smacznego. Bushcraftowy hot dog. Gorąca herbata. Czegoż więcej potrzeba do szczęścia? Z tego samego założenia wychodził Horacy Kefart. Życie proste, surowe i umiejętność radzenia sobie we wszystkich warunkach. Jest to umiejętność, która dla naszych przodków była codziennością. Obecnie cieszę się bardzo, że dużo młodych ludzi chodzi do lasu, zajmują się bushcraftem wszechpojętym i sztuką leśnego obozowania. Cieszę się, gdyż takie umiejętności na pewno się przydadzą w życiu. Samodzielność i zaradność. A na pewno jest to bardzo fajny sposób na spędzenie wolnego czasu, do czego Was wszystkich serdecznie zachęcam i zapraszam. Smacznego! Słuchajcie, zapraszamy do udziału w konkursie. Chciałem jeszcze serdecznie podziękować mojemu kumplowi Łukaszowi. Jak ja tu Wam czytałem i nagrywałem, on pomagał to wszystko ogarnąć, podtrzymywał ogień. Jest straszny wiatr, więc warunki mieliśmy bardzo ciężkie, ale co, udało się chyba. Super było. No, cała przyjemność po mojej stronie, Krzysiu. Kiełbasa zjedzona, a tutaj masz mały prezencik. O kurde, dziękuję.
Ontario Knife dla Łukasza za pomoc. Byłeś nieoceniony dzisiaj. Mam nadzieję, że ci się przyda. No i co, ale też bierz udział w konkursie, w razie co jeszcze będzie jeden. Kurde, Krzysiu, nie spodziewałem się. Ale siekiera. Specjalnie. Dziękuję. Proszę bardzo. Kurde, nie wiem co mam powiedzieć. Możesz pokazać, bo to jest, słuchajcie, taki nóż, który jest bardzo zbliżony opisem i proporcją do kefarta, do noża kefarta. Najlepszy nóż do lasu to jest taki, który jest ostry. To jest dobry przykład noża wzorowanego w sumie też na nożu kefarta. Jest to nóż bardzo zbliżony wymiarami. Także niech się używa. Na pewno. Dziękuję, Krzysiu. Piękne. Dzięki. Zapraszam do kolejnego odcinka. Zapraszam do udziału w konkursie. I co? I powodzenia. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Cześć. Trzymajcie się.